gonić Ronaldo, który ma goli, który kiedyś strzelił goli 34. Uwaga, Dani Alves, prawa strona boiska, już szykuje się do dośrodkowania i to była piłka dla Ibrahimowicza, a mamy bramkę Leo Messiego. 17 minuta, no nie wiem, czy tutaj właściwie zachował się w tej sytuacji Aragoneses. Na pewno się zachował niewłaściwie, gol dosyć kuriozalny, no ale jest to 30 trafienie Leo Messiego. No i Barca obejmuje prowadzenie po tym znakomitym początku i po tych 10 następnych minutach, które zwiastowały kłopoty. Zaraz obejrzymy powtórki tej bramki. Ta centra posłana na Zlatana Ibrahimowicza w tej sytuacji. Jego wzrost przydał się jak rzadko kiedy graczom Barcelony. O, to jest właśnie ta sytuacja. Przeskoczył co najmniej o głowę swoich rywali Ibrahimowicz. No a tutaj poszedł na tą piłkę tak trochę panicznie. Aragoneses, a Messi z dużym spokojem po prostu dołożył nogę. No i już w końcówce stoper Tenerife nie miał szans, by tej piłki wygarnąć. No ja myślę, że nawet miałby szansę, gdyby nie to, że się poślizgnął, a więc tutaj ta zwilżona nawierzchnia, mokra nawierzchnia spowodowała, że Barca tego gola strzeliła. No to nie było.